nie? No, kurde, klasy, kurwa, ciężkie pieniądze. A10? A10, A10, 0, 4, 2, 1. Sprawdźmy jeszcze raz ten numer silnika, bo na tym jedziemy wyścig, żeby tam potem nie było. Wygramy, staniemy na podium, a potem powiedzą, panie, czy numer silnika się nie zgadza. Powinna wyglądać opona kwalifikacyjna po kwalifikacji. Teraz wiemy, że zawodnik ją użył. Nie wiem, jest w Medical Center, ale długo karetka stała, także źle to wygląda. Zakończyliśmy pierwszy oficjalny dzień w Estoril. No cóż, bardzo pechowy, dwie wywrotki. Tomas nie przejechał żadnego okrążenia mierzonego swojej klasyfikacji. Trochę narzeka na ból barku. W tej chwili jest na proszkach przeciwbólowych, więc zobaczymy, jak to będzie jutro, jak wstanie. W nocnym treningu Dominik miał potężnego highside'a. Jest teraz w szpitalu. Badają go bardzo dokładnie. Jest podejrzenie złamania nadgarstka w kilku miejscach, małego palca, obojczyka. Ogólnie jest cały wstrząśnięty i nie miałem okazji z nim porozmawiać, bo tam zupełnie nas nie wpuszczali do Medical Center. Zostanie tą noc prawdopodobnie w szpitalu, jutro rano przyjedzie, na pewno nie będzie w stanie kontynuować z nami tego weekendu wyścigowego. Trzymamy za niego kciuki, żeby tam nie było żadnych poważnych spraw i no i tyle, no, jest nam bardzo przykro i zobaczymy jutro, walczymy, szukamy jakiegoś zawodnika, bo na chwilę obecną mamy półtora zawodnika.
Proszę, nie zgadzam. Wygląda na to, że mamy zajebisty motocykl, bo się chłopak po trzech okrążeniach odnalazł, już jedzie szybciej niż na Kawasaki we wtorek jeździł cały dzień. How are you? Are you okay? I'm quite okay, but yesterday I had some x-ray and I broke my collarbone here and also my left arm is broken, so for sure I will need some surgery, but I will survive. I tried to be back as soon as possible, so hopefully for Bordeaux I will be back. I wymieniamy zaciski. Tankujemy na zewnątrz. Chyba, że pojedzie dalej. Dwa paciaki, jeden po jednym musieliśmy wymienić prawą rączkę z gazem oraz set, bo się urwał. Po drugim zupełnie się nie stało. Stefan podniósł motor, pojechał dalej, więc praktycznie nic nie stracił. Niemniej jednak spadliśmy już z 6 miejsca na 20. Odrobiliśmy do 15 i teraz znowu spadliśmy, ale to było pit stop, więc normalnie ciśniemy dalej. To jest dopiero połowa wyścigu, nawet jeszcze nie ma połowy, więc jedziemy dalej, hej. Pit stopów, najmniej ze wszystkich, pomimo 3 wywrotek, 39 okrążeń na jednej zmianie, to jest jakieś 4 okrążeń więcej niż inni jechali. Dziękuję. I stąd się to udało. A kto to policzył, ten telefon. Finished the race in position 16 overall. As you can see, Stefan finished the race. And there, especially, only we made 10 pit stops here in overall. So finally, we're not really happy with the result because, you know, my arm and my bones are broken and we had 3 crashes in the race, but it was much, much better than the race in Le Mans, so we keep on fighting and keep on well prepared and I will do my best to be back at Bordeaux for the 24 hours. So see you next race weekend.